rozpoczynamy omówienie, ćwiczenie, sprawdzenie przed nurkowaniem, czyli kokos, czasami zwany kozakiem, pre-dive check, a więc przed każdym nurkowaniem dwóch nurków musi sprawdzić kilka rzeczy w sprzęcie. Zaczynamy od spłuczek, od inflatora, a więc pompujemy jacket, sprawdzamy, czy inflator pompuje i spuszczamy zaworem upustowym. Kolejna rzecz, sprawdzamy spłuczki, czy one puszczają gaz. Tak, puszcza. Spłuczka puszcza i sprawdzamy też poprzez naciągnięcie. Ręka na ramię, naciągamy i ta spłuczka górna połączona z inflatorem również powinna wystrzelić. Powinniśmy słyszeć, jak powietrze uchodzi. Punkt drugi, sprawdzamy mocowanie pasa balastowego, czy on jest dobrze zapięty, czy on nie zwisa. Sprawdzamy mocowanie i locked. Widzimy tutaj na jackecie balast zintegrowany, że on jest zabezpieczony, że on jest zamknięty, że on się nam zaraz nie wysunie przy skoku do wody czy przy wejściu do wody. Sprawdzamy klamry. Klamra brzucha, klamra piersiowa, klamry ramienne. I bardzo ważne, sprawdzamy również klamrę, która zapina nam butlę. Czy ona dobrze leży, czy butla jest dobrze zapięta. To się zdarza, że butla się wysuwa przy skoku do wody. Ostatnia, jedna z przedostatnich rzeczy tak naprawdę, to jest sprawdzenie automatu i oktopusa. A więc 2-3 kontrolne wdechy, oddechy. Jednocześnie obserwujemy manometr. Jest sygnał OK i ten sygnał OK jest tym końcowym sygnałem, a więc takim potwierdzeniem, że wykonaliśmy te wszystkie czynności. A więc dwie osoby potwierdzają, dwóch potwierdza, przybija piątkę i są gotowi do wejścia do wody.